Mamy ile? 5 godzin? No, niestety, dużo czasu. Więc trochę sobie posiedzimy. Chciałbyśmy do czego? Brindisi, no. Czekamy na jakiegoś swojego kierowcę. Idziemy do naszego pięknego hotelu z plażą i basenem i będziemy wypoczywać cały tydzień. Nie możecie nam już zazdrościć tej pięknej pogody. Dokładnie. Idę. No właśnie, która pierwsza wejdzie, ta ma lepsze łóżko. Ja sobie przy oknie. A z której strony jest morze? No wprost. To ja chcę pokój z widokiem na morze. Tu. 406. Świeci tu. Śmiesznie, no. Podświetlane drzwi. Uwaga. Widok jest na morze. Oczywiście. Pięknie. Jutro idziemy się opalać. Pierwsze co? Oprócz błękitnego nieba, nic nam dzisiaj nie potrzeba. Karinka, jak tam nastrój po partii? Bardzo dobrze. Wygrałyśmy dzisiaj 2 godziny. Dokładnie, bardzo szybko. Tak, bardzo szybko. Teraz będziemy się raczyć pyszną włoską kolacją. Pasta, winko. Pokaż, co dzisiaj zamówiłyśmy. Winko. Dobra, winko. Mogłyśmy tego nie pokazywać na filmiku, ale to pierwszy raz dzisiaj. A na kolację wzięliśmy pastę z świeżym pomidorem i bazylią. I z ostrego kurczaka. Więc zobaczymy, ale zawsze jest ciemno, co bierzemy. No tak, deser jest rzeczywiście spoko. Owocki zawsze tam leżą, można sobie brać. I codziennie zamawiamy właśnie z takiej karty obiad. Najpierw lunch, a później właśnie kolację. Kto mi powie, co ja jem, dostanie 100 punktów normalnie. Co to może być? Cześć, macham do ciebie, Karina. No, ja też dzisiaj wygrałam szybciutko, 2 godzinki. No, przeciwnik w debiucie jakoś bardzo mnie zlekceważył i grał bardzo szybko, a wyszło jak wyszło, po w sumie 15 ruchach mógł się praktycznie poddać. No, a ja chciałam coś powiedzieć. Dobrze, mów. Ja chciałam powiedzieć, że Klaudia jak dzisiaj zobaczyła swojego przeciwnika, to myślała, że gra, że to jest jakiś arcymistrz, bo wczoraj na kolacji była święcie przekonana, że ten pan to jest arcymistrz. Dokładnie, ma duży brzuch jak na pana arcymistrza. Ale arcymistrzowy. No, miał ranking 2,63, więc tak, dokładnie, wyglądał jak typowy arcymistrz rosyjski. No ale niestety arcymistrzem nie był, więc... Ale jutro już będzie walka na pierwszych stołach, myślę, gdzieś. Także trzymajcie kciuki. Właśnie idziemy na śniadanko, które dzisiaj wyjątkowo jest na świeżym powietrzu.
Bardzo fajnie to wygląda dzisiaj. Bierze bułeczki z jabłuszkiem, czekoladka. Karinka też widzę zdrowo bardzo, wszystko na słodko, rogaliki. O, nic innego nie ma. Soczek, no to prawda, troszkę jest opłakane śniadanie. Jest morze. No, za tym perełanem już jest morze, pięknie. W ogóle super pomysł. Super pomysł, żeby zrobić śniadanie na świeżym powietrzu. W końcu udałyśmy się do miasta. Co prawda na szybki shopping. Typu kupić wodę, coś do jedzenia. Pogoda jest świetna. Jest tak gorąco. Tam jakbyśmy poszły, podobno na końcu drogi jest Stare Miasto. Ale niestety nie mamy dzisiaj czasu. Także pozdrawiam Was ze słonecznego miasta Gallipoli. No, trzymajcie kciuki za resztę partii. Ten pokazuje. Włoskiego. Gestykulacja. Zaczniemy od czegoś takiego. Che cosa stai dicendo? Ten wiesz? Przetłumaczony na polski to będzie. Ale co ty mówisz? O co ci chodzi? Jeszcze trzeba te ramiona tak podnosić. Drugi taki bardzo znany gest to jest, jeżeli czegoś nie rozumiesz. Non capisco. Nie, to non capisco. Co oznacza po prostu, że nie rozumiem. Kolejny gest. To będzie... Wyobraź sobie, że oni mają osobny gest na spaghetti. I to będzie... Uwaga, spaghetti idzie! W piątej rundzie wygrałam szybko, bo po 2 godzinach gry. Co prawda z niżej notowanym zawodnikiem, ale z takimi oczywiście też trzeba wygrywać, więc jak najbardziej rezultat cieszy. Zwłaszcza, że było to szybko. Partia w sumie bez większej historii. Zagrałam w pierwszym ruchu C4 i po debiucie stanęłam po prostu przyjemniej. A mój przeciwnik szybko bardzo popełnił błąd i otworzył pozycję. Niestety mając słabą ósmą minię, co wykorzystałam. I w wariancie na samym końcu albo tracił figurę, albo dostał mata, także na szczęście się poddał i nie musiałam już tego realizować. Dzisiaj w rundzie 6 zremisowałam z arcymistrzem szachowym, także z wyniku jak najbardziej jestem zadowolona. Zostały nam 3 rundy do końca, a dzisiaj wieczorkiem o godzinie 21:30 będzie mecz piłki nożnej między szachistami a pracownikami tutejszego hotelu. Właśnie na tym boisku tutaj za mną. Pogoda niestety nas nie rozpieszcza, jak widać jest wiecznie i niestety są chmurki na niebie. Ale na szczęście poznałyśmy bardzo fajne małżeństwo, które ma tutaj wypożyczony samochód i zabiorą nas dzisiaj do Lecce, do miejscowości tutaj blisko, która jest podobno bardzo, bardzo ładna i warta zobaczenia. Także jedziemy dzisiaj na wycieczkę.
style and it's made of bronze. And if you see, it even, you see from here, there is even like a kind of, well, let's say picture of the first bishop of Lecce who is kissing the hand of Giovanni Paolo. You see on the left side? Yeah. And on the right side is the cupola of Rome, the Vatican. The one that you see, yes. Karol Wojtyła. Jan Paweł II. This is Piazza Sant'Oronzo, and it's dedicated to the saint who protects the city of Lecce. We won, so we won. If one of us wins, both of us win. That's why you play with the partner. Się dobiegł końca, więc czas na lekkie podsumowanie. Jeśli chodzi o wynik 4,5 z 9, no to wiadomo, że jest on no, przeciętny. Niestety nie jestem z wyniku zadowolona. Aczkolwiek partię grałam całkiem nieźle. Niestety, nie były to proste podwałki, gdzie nie widziałam. Tylko w sumie w każdej partii właśnie przeceniałam swoje możliwości. Tak mi się wydaje, że za bardzo optymistycznie zawsze oceniałam swoją pozycję i zamiast gdzieś tam się bronić, to uważałam, że dalej jest w porządku i mogę przystąpić do ataku i rzeczywiście parę tych porażek było takich no niestety niepotrzebnych. Także wynik niestety nie jest zadowalający, ale poziom partii był dużo lepszy niż wynik. Właśnie zakończył się turniej. Ja nie do końca jestem zadowolona z wyniku. 5 punktów to jest na pewno nie taki wynik, o którym sobie marzyłam. No, na rankingu lekka strata, ale z partii jestem zadowolona. No, kluczowym momentem była partia z Włoszką, którą zremisowałam po 5 godzinach, którą miałam wygraną i ona chyba zadecydowała o przedostatniej decydującej partii, której niestety przegrałam. Ale ogólnie turniej nadrabia atmosferą, wspaniałymi ludźmi, których tutaj poznaliśmy, przepiękną pogodą. Warunki naprawdę są rewelacyjne i myślę, że na pewno już na chwilę obecną mogę powiedzieć, że jeżeli będę miała okazję, to na pewno za rok tutaj przyjadę i zapraszam wszystkich do tego turnieju, bo naprawdę warto.